Początki bywają zawsze trudne. Początki zawsze są trudne, ale trzeba w końcu się przełamać i spróbować. Bo jak ktoś się nie przełamie i nie spróbuje, to nie będzie wiedział, co jest grane. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w dniu szczególnym, w dniu wyjątkowym, w dniu setnej rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. Tak więc do nas jest to dzień bardzo szczególny tutaj na Śląsku. Do wszystkich w Polsce też, bo jest to też zarazem rocznica Konstytucji 3 maja. Tak więc dzisiaj 3 maja 2021 roku i powiem Wam tak, dla mnie jest to szczególna rajza, chociaż nie będzie ona jakoś tak imponująco daleko, bo nie może być tak daleko, jak była. I za chwilę Wam opowiem historię, która się przytrafiła, bo dokładnie miesiąc temu wydarzyło się coś, co wywróciło po prostu wszystko. Totalnie, rozwaliło się totalnie wszystko. I Roba musi po prostu zrobić restart sezonu, bo doszło do czegoś bardzo niedobrego. Jak wiadomo, od ponad roku cały świat mierzy się z pandemią koronawirusa. Z pandemią, która u nas tutaj zbiera też dosyć potężne żniwo. Jest dużo ludzi zakażonych koronawirusem. No i tutaj myślę, że znajdą się ludzie, którzy oglądają moje filmy i tak jak chociażby pan Wojtek z Pisarzowic, którego pozdrawiam, że tam było już napisane, co się działo ze mną. Tak, teraz się niektórzy będą za łeb pytać, tak, Roba został zakażony koronawirusem. Dokładnie miesiąc temu, 3 kwietnia 2021, okazało się, że w moim organizmie jest COVID-19. No i teraz dla wielu pewnie jest to szok. No do mnie też był szok. No był to niemały szok, bo myślałem, że pewnie wszyscy tak myśleli, że mnie to ominie i będzie ok, nie? Tak się jednak nie stało. A co się stało konkretnie? Słuchajcie, na ostatniej rajdzie, jako była tutaj w okolicach Zalewu Goczałkowickiego, już czułem się jakoś dziwnie słabo. Rzeczywiście było to dość duże uczucie słabości. Ja wtedy myślałem, że to na początku rajzy. No to tak czasami bywo, no bo faktycznie tak bywo czasami, no ale potem to osłabienie zaczęło się dość mocno nasilać i efekt był taki, że w piątek, w Wielki Piątek, po prostu Roba opadł już z sił. Jak to było? No osłabły mi bardzo nogi i ręce.
co ciekawe, skontaktowałem się z lekarzem swoim, rodzinnym. No i on mi zapisał tam różnego rodzaju lekarstwa, ale sprawa stała się taka, że skierował mnie też na test na koronawirusa. Nie? I 2 kwietnia na 17.40 jadę na test autem do Bielska. W trakcie tej jazdy odczuwam już dolegliwości w płucach. Taki płytki oddech się zaczyna, co mnie szczególnie zmartwiło. No bo nie jest to przyjemne uczucie. Dobra, podjeżdżam pod punkt, a się okazuje, że punkt jest nieczynny. No więc co robimy? Tam był jakiś numer telefonu, ja zadzwonił pod ten numer telefonu i okazuje się, że oni nie testują. A ja miał skierowanie od lekarza tam właśnie na ten test. Jako sprawa wynikła? To nie ten punkt. Nie powiedzieli mi konkretnie jaki punkt. Tak więc no sprawa się rypła trochę, ale w końcu zorientowałem się, jaka jest drugi punkt. W zupełnie innym miejscu niż mi powiedzieli i pojechałem. Zrobili mi test. Stwierdzili, że byłem bardzo dzielny, że wytrzymałem ten test i nie było jakiegoś większego kłopotu. Kłopot się zaczął już następnego dnia rano o 8. Telefon z sanepidu z Bielska oznajmili mi, że wynik testu jest pozytywny. Roba zakażony koronawirusem. Teraz się wielu będzie śmiało, że ja propagowałem takie lekkomyślne zachowanie i dalej propaguję, bo uważam, że noszenie masek w takich terenach jak tutaj jest po prostu obłęd i w ogóle idiotyzm. Więc no nie rozumiem tego totalnie. O właśnie. No i sprawa robi się trochę skomplikowana, bo roba jest w tym momencie odesłany na izolację, a wszyscy, co z nim mieszkają, na kwarantannę. Co się dzieje? Zaczynam się czuć coraz bardziej słabo, no ale nie ma źle, oddech mu taki płytki, zaczyna mnie ściskać w płucach, takie uczucie jakby ktoś mnie pasem ścisnął, o. W klatce piersiowej i pojawiają się takie małe duszności. Ale ciągle nie ma gorączki. Robi się trochę słabo, ale roba nie daje za wygraną i nie lego do łóżka, tylko po prostu chodzi, rusza się. Dobra, mija 10 dni. Stopniowo coś zaczyna się dziać w sensie takim, że roba wraca do sił. Nogi powoli zaczynają funkcjonować. Generalnie rzecz biorąc, najbardziej cierpiała prawa noga. I to jest w ogóle dziwne, bo roba na rowerze jeździ nie takie kilometry i nogi nagle zaczęły słabnąć. No. Paranoja. Ale generalnie rzecz biorąc nie było to wesołe.
co się dalej dzieje? Mijo te 10 dni, kolejny kontakt z lekarzem przez telefon, teleporada. Decyzja jest taka, że izolacja zostaje przedłużona. I dostaję kolejne leki. W sumie tych leków jako tabletek zażywam już w ciągu dnia 8 sztuk. 3 razy dziennie. Rano i wieczór po 3, nie? I w południe po 2. Dobra, dostaję zastrzyki przeciwzakrzepowe, które se muszę wbijać do brzucha. Efekt jest taki, że brzuch jest cały siny, po prostu fioletowy, ale okej, 10 zastrzyków kończy się i robi się coraz lepiej. Problem jest taki, że rozmiękczyła duszność i no rzeczywiście nie było to zbyt przyjemne uczucie. Siły zaczynają stopniowo wracać, ale roba jeszcze nie jest w pełni sprawnie, można to tak powiedzieć. Co się dzieje dalej? Kolejny kontakt z lekarzem, zaś izolacja przesunięto, raczej wydłużono i roba, choć czuje się coraz lepiej, jeszcze nie jest w stanie iść do roboty i tak na dłuższą metę samodzielnie funkcjonować. Co się dzieje? Ktoś by zapytał. A no, siły już mam jako takie. Gorączki nadal nie ma, w ogóle nie było zresztą. I roba no jest słaby jeszcze. Warto też wspomnieć, że miałem też dosyć spory katar. I sprawa była taka, że na ten katar dość mocno utrudnił mi życie, jak wiadomo, ale ten katar po tym przeszedł. I kolejna konsultacja lekarska i decyzja lekarza jest taka, że koniec mojej izolacji. Roba już normalnie funkcjonuje w chałupie, chodzi, ręce już, wszystko jest ok, chodzi i kończy się moja izolacja, a zarazem też po 7 dniach kwarantanna wszystkich mieszkańców. Co się po tym dzieje? Generalnie rzecz biorąc mogę iść do roboty, ale jeszcze czuję się słabo, dzwonię do swojego szefa, daje mi 4 dni urlopu do piątku, bo izolacja kończyła się w poniedziałek. Izolacja kończyła się w poniedziałek, roba do piątku ma wolne i już rzeczywiście jest naprawdę całkiem nieźle ze mną. Objawy ustąpiły, siły są i nagle następuje krach. W niedzielę rano. Roba budzi się z potężnym bólem w klatce piersiowej. Efekt jest taki, że zostaje wezwane pogotowie i roba ląduje na SOR w szpitalu wojewódzkim w Bielsku Białej. Co się okazało? Zawał serca. Taki był wstępny scenariusz, na szczęście się nie sprawdził, bo wykluczono to. Niemniej jednak na SOR leżę 5 godzin, dochodzę do siebie i wypuszczają mnie do domu. Od tego momentu wszystko idzie ku dobremu. Przestają mnie boleć plecy. Pamiętajcie też, że w nocy roba spał na siedzącym przez pierwszy tydzień walki z koronawirusem. Roba spał na siedzącym.
generalnie rzecz biorąc, cała ta choroba jeszcze jest we mnie odczuwalną, ale lekarz kazał mi jak najszybciej wracać na rower. Oczywiście nie szaleć. Tak, fajna okolica, super. To jest Landek. Tam w oddali ta kreseczka, to widać kumin z Czechowic, dziedzic południowych. Pozdrawiam wszystkich rowerzystów, zwłaszcza pana Wojtka z Pisarzowic, bo tylko on tak najwięcej wiedział i wie o tym, co się ze mną dzieje i działo. Tak więc bardzo mu dziękuję za to, że się interesuje. No, mamy w planach ten żelazny szlak rowerowy przejechać. No niestety, ze względu na to, co się ze mną stało, to te plany się trochę rozmywają. A druga strona medalu jest taka, że nadal jest niemożliwy wjazd do Republiki Czeskiej, więc też nie za bardzo się uda ten plan zrealizować. To już są stawy w Iłownicy. Tak trochę w telegraficznym skrócie, żebym przedstawił sytuację, w jakiej rzecz się znalazł. To jest moja pierwsza rajza po izolacji, po koronawirusie. 2 tygodnie temu zostałem uznany za ozdrowieńca. Ale pamiętajmy też, że uznanie za ozdrowieńca to nie jest koniec zabawy, tak jak mi lekarz w szpitalu powiedział. Co prawda miałem już konsultację z lekarzem rodzinnym, osobistą, bo zażądałem tego, i osobistą też konsultację z kardiologiem. Czeka mnie jeszcze jedna konsultacja z kardiologiem, czeka mnie badanie pracy serca przez 24 godziny na dobę. Jak to badanie się nazywa, coś na H, ale zapomniałem po prostu. Napiszemy pod dołem na H. Hajera, czy jakoś tak. Nie, Hajer to jest górnik po śląsku. Hubera, czy coś takiego. Chyba Hubera. Dobra, nie będziemy się nad tym zastanawiać. Ja się po tych medycznych pojęciach za bardzo nie znam. Napisane jest na dole ekranu, także no wiadomo już, o co chodzi, nie? I takie badanie też będzie z mojej inicjatywy. Będę się starał też o konsultację z lekarzem pulmonologiem, czyli od płuc, nie? No bo trzeba jeszcze sprawdzić, czy płuca w jakimś tam stopniu ucierpiały. Mam nadzieję, że nie. Kardiolog mi powiedział, że moje serce nie ucierpiało, że są skoki ciśnienia, to jest sprawa normalna. Dlatego też dzisiaj jadę tak trochę wolno, asekuracyjnie. No bo też do głosu po takiej przygodzie dochodzi też psychika. Bo co gdyby coś mi się stało na trasie, nie? I to jest właśnie teraz taka dosyć sporo bariera, którą będzie ciężko przełamać, nie? Bo dotychczas Roba, kurczę, zdrowy jak koń, nie przejmował się tym za bardzo, a teraz jak poznał, z czym tak naprawdę mamy do czynienia, chociaż warto też wspomnieć, że ze mną to się naprawdę bardzo łagodnie obeszło, to jednak gdzieś ta obawa jest i psychika też swoje robi. Zważywszy na to, że obok mnie jakieś 3 dni wcześniej był pogrzeb mojego sąsiada, który też podobno umarł na COVID. No a tu nagle po 3 dniach dowiadujesz się, że masz to samo. No średnio optymistyczna informacja w takich okolicznościach. Niemniej jednak Roba żyje. Mamy nadzieję, że jak najdłużej. 36 lat ma, druga osiemnastka.
na tamten świat się nie mam zamiaru wybierać. Poza tym jest coś, co mnie motywuje, żeby działać. To jest właśnie ten oto kolega, narty, rowery i zgodnie z zaleceniami lekarza rodzinnego, ale także i kardiologa: panie Robercie, wróć pan jak najszybciej na rowery. Tak mi powiedzieli. No i wracam na te rowery. Oczywiście to nie będą jakieś rajzy, nie wiadomo jakie, po 100 km, bo po prostu jest to niemożliwe na dzień dzisiejszy. Może za miesiąc, dwa, kto wie, a może nie w tym sezonie jeszcze. No, wszystko zależy od tego, jak roba będzie mieć samopoczucie i jak psychika jeszcze będzie długo działała. Wielu się pewnie będzie zastanawiało, czy wycofię te swoje opinie mające na celu te maseczki, to wszystko, co żeś godał wcześniej. Nie, nie wycofię. Nadal uważam, że większość tego, co robi nasz rząd, jest po prostu idiotyzmem. W dużej mierze roba przekonał się o tym na własnej skórze. Słuchajcie, to, co oni nam mówią, a co jest w rzeczywistości, to się wszystko rozjeżdża. To jest po prostu tak wielkie kłamstwo, że strach się bać. Oj, musimy zwolnić. Chyba się zdyszał. Dobra, już jest ok. To takie rzeczy się jeszcze zdarzają. Mówią, że ozdrowieńcom to się jeszcze przez długie czasy zdarza. Dlatego też no trzeba uważać. Ale piękny krajobraz tutaj mamy. To są stawy między Głownicą a Landekiem. Ja wyjechałem dosyć późno z chałupy, fez nie skoro. No bo no jak mam jechać na taką króciutko rajzeczka, no to raczej szału nie będzie, a nie muszę się też za bardzo spieszyć. Tak, to są stawy też w mojej okolicy, nie będę dokładnie podawać gdzie. W każdym razie jest tu zakaz wstępu i przed chwilą spotkałem się z takim sympatycznym człowiekiem, który tutaj jechał autem. No skarżył się, że tu ludzie strasznie śmiecą i w ogóle zachowują się jak idioci. I ma rację niestety, bo ludzie, którzy śmiecą, to są idioci po prostu. No jest znak, zakaz wstępu, obręb hodowlany, dlatego też roba się stąd zwijo. Bardzo sympatyczna taka rozmowa, bardzo taki sympatyczny starszy człowiek. Także pozdrawiam tego pana. Powiedział mi o tym, co się tutaj dzieje, jak się ludzie zachowują i wcale się nie dziwię, że po prostu no, nie jest przychylnie nastawiony do osób, które się tutaj szwendają. I ja to rozumiem. Także bierę się z tym po prostu. O, śmieci posprzątane, słuchajcie. Nasze interwencje dają skutek. Śmieci posprzątane. I dobrze. Dobra. Jadę, zawracam tu w tym miejscu. Nie jadę pod kępa. Tak, tutaj jest Brunów. Widać efekt działalności kolegów i koleżanek Bobrów. Zresztą tutaj też jest wytyczona jedna z tras rowerowych Brunowa. Wiadomo już o czym godą. 4 stycznia z panem Jurkiem byłem na spotkaniu z uczniami szkoły podstawowej w Brunowie, którzy zaprojektowali tutaj trasy rowerowe. Jedna właśnie z nich tutaj niedaleko prowadzi ze względu właśnie na te bobry. Mnóstwo tych widać tam, nawet jama bobra jest. Tutaj też żech zauważył, ale to trudno powiedzieć, czy to jest wykopane, czy to jest podmyte, ale jest tak dosyć
solidna dziura i ona jakaś tam wychodzi, ale jest potężna ta dziura. A żeby Bóbr tak wykopał w kamieniach, w szlace, trudno powiedzieć. Nie da się tam zajść, sprawdzić, jak ta dziura wychodzi. Żeby tutaj nie wpadł. No nie widać tej dziury, prawdopodobnie jest jakaś pod wodą, nie będę tam dalej szedł. Jak ktoś zauważył mą starą sakwę, bo mi się po prostu nie chciało przekładać zawartości. A i też nigdzie daleko nie jadę, nie? Stara sakwa, ona będzie używana jak będą rajzy rowerem do roboty. Mam nadzieję, że gdzieś tak za miesiąc już te rajzy wrócą. Jak na razie moje samopoczucie jest całkiem niezłe. 15 km. Spokojne tempo po płaskim do rozruszania się. No to już rejon Zabrzega. Dobrze znana trasa. Jeden z poprzednich filmów, jak żeś jechał z roboty, chyba ten ostatni, był właśnie kręcony na tej trasie między innymi. Bardzo fajne miejsce nad Iłownicą. Po prawej stronie tutaj też widzimy uroczysko karpiowe. Można sobie przyjechać, łowić ryby, jak ktoś lubi. Jest taki staw, tutaj dość duży hałcnowiec, co się nazywa, w Ligocie. Po tej stronie Iłownicy jest Ligota. Uroczysko karpiowe. Bardzo fajne miejsce. Po lewej stronie widać, jak powstaje kolej szybkich prędkości. Tutaj już jeden tor jest czynny. Także no, już cugi tutaj jeżdżą. Kolej szybkich prędkości. Nasypy fest podniesione. Wysoko. Pytanie tylko, czy ta droga zostanie po tej budowie. O, szczelają, tak, bo dzisiaj w Zabrzegu, a co ja godam, przewczorym był w Zabrzegu odpust, a dzisiaj jest w Czechowicach-Dziedzicach, w Królowej Polski. Trochę dzisiaj złamał tradycję, bo powinienem mieć dzisiaj fana polsko, bo jest święto narodowe, ale no trochę zamieszania z tym rajzą było. Także przepraszam wszystkich patriotów, zwłaszcza, że dzisiaj jest 100 lat od wybuchu trzeciego powstania śląskiego, wielkiego naszego śląskiego zrywu, jednego z trzech w zasadzie zrywu, który zakończył się zwycięstwem. Także naprawdę chwała tym bohaterom, chwała wszystkim, którzy tam walczyli. I no trzeba powiedzieć, że jest dumny, że jest Ślązak, że tutaj mieszką i że nasze starki i starzyki tak fest bojowały, żeby nie było nam źle i żeby my się jako tako mieli dobrze. Jak z tego wyszło, jak władze doprowadziły ten region do takiej sytuacji, jaką teraz mamy, no to już nie jest ich wina, nie? Powstańców. Zresztą no, jest to jak najbardziej piękna karta naszej śląskiej historii i trzeba o tym pamiętać. O, jest kamerka, o, dźwięk jakiś tutaj, ale tam wchodzić nie wolno przede wszystkim, no i oczywiście roba w żadnym wypadku miejsce objęte monitoringiem ziemi. Oczywiście ja tam wchodzić nie będę. Tutaj już widać, że jest trakcja nad dwoma torami. Jest też taka sytuacja, że tutaj znaleźli bunkier. Schron w zasadzie. Niestety dowiedziałem się o tym będąc w izolacji, więc no, nie było szans go zobaczyć, czego bardzo, bardzo pieronowacie żałuję, że się nie udało.
bo oni go rozebrali. Zresztą oni wszystko, co tutaj się trafiło, wszystko rozwalili. Słuchajcie, zabytkowe mosty, wiadukty, wszystko rozwalili. Moim zdaniem tak nie powinno do końca być, bo to są zabytki. Oczywiście, no, trudno tutaj to tłumaczyć w jakiś logiczny sposób, ale no, wiadukt to jest coś, co się używa, więc no, jeżeli miałoby dojść do jakiejś katastrofy, no to jest to zrozumiałe, że go wyburzyli, ale moim zdaniem zbyt dużo demolkat to jest, ale nie będę się wadził z inżynierami. Tutaj też lokalni mieszkańcy narzekali, że tutaj ten teren jest podniesiony, zresztą to widać, jest z dobre 2 metry podniesiony, ale zobaczcie też, co tutaj robią, jak śmiecą te cholery jedne. No tak nie powinno być, ja rozumiem, jest budowa, jest inwestycja, ale żeby flaszki wycierpywać do pola, no nie, na to się roba nie zgadza. Tak, to już tutaj nowy wiadukt jest. No jak nie zrobią porządnego odwodnienia, no to będzie kiepsko, zwłaszcza, że tutaj widzicie, wodę wybili. Wybiją wodę dosłownie. Nie powinno. Coś jest nie tak z odwodnieniem. Nie może być tak zalute. Tak, to jest most nad Iłownicą, nowiutki. Tam dalej jest most nad Krajową Jedynką, w zasadzie wiadukt. Też nowiutki. O, tu już widać, jedzie Kolej Śląsko. No one jeszcze nie jeżdżą taką pełną prędkością, ale widać, że jedzie jak żółw. No ale tu jeszcze jest teren budowy, więc na pewno gipko nie pojedzie, nie? Wagon do rowerów, fajnie. No, stacja w Czechowicach też rozwalona. Dobra, jedziemy dalej. Witamy z Czechowic, Dziedzic. Tutaj jest też przebudowa torowiska z Goczałkowic na Zabrzeg, co tory prowadziły, bo na razie nie prowadzą. Tam dalej jest Iłownica i zwalony most. A tutaj jest ulica Waryńskiego i przejazd kolejowy. I tam to idzie dalej. Coś, co mnie tutaj zdenerwowało, no to myślę, że już widać, a jak ktoś nie wie, no to kiepsko sprawa trochę, bo tutaj były znaki wiślanej trasy rowerowej. Jeden z nich był tutaj między tymi, jak ta trofka jest, tutaj był. Drugi był tu. Niestety wyparowały. Na szczęście jeszcze jest taka opcja, że tam widzicie, jest jeden znak i niech go ręka, noga, mózg broni, żeby ktokolwiek go stamtąd zlikwidował, bo
bo tutaj dość dobrze widać, więc jeszcze rowerzysta się nie potraci. Ale pamiętajcie, że trzeba tutaj skręcić właśnie na tę drogę. Nie ma tutaj zakazu ruchu, więc można jeździć. No ale znaki dwa wyparowały. Obawiałem się o to. Niestety tak się też stało. Wyparowały znaki. I ich los jest nieznany. Tutaj była też buda dróżnika. Była też buda dróżnika. Buda, którą wyremontowano. Ona była wyremontowana, ta buda. I jak widzicie, ją zwalili. Najpierw wyremontować, a potem zwalić. Zburzyć najlepiej, nie? No ale tak to było czasami. Właśnie, tu w tym miejscu był posterunek dróżnika. Tu jak ta skarpa jest. Była buda. Tu przejazd widać. Jeździły ze cugi. Będą jeździły. Tam jest znak WTR. Ten, co wcześniej pokazywał. Tu była właśnie buda. Nie ma nic. Buda wyremontowano wcześniej. Najpierw ją wyremontowali, a w ostateczności rozwalili. Tak, witam. Tutaj był kiedyś widoczny kamień Nordbachen, Kaiser Ferdinand. Niestety nie widzę go. Wykopy się pojawiły tutaj. Prawdopodobnie te robotniki go wywaliły. Oni cholera wszystko niszczą. Nie mają żadnego sentymentu do historii. Wszystko zniszczyć, wywalić. Oj, ludzie, ludzie, ludzie. Tak, no to witamy was ze stacji kolejowej w Zabrzegu. Nowitkie peruny. Ja już tu kiedyś to pokazywał. Zdaje się 4 stycznia. Jak już tu był z panem Jurkiem. Więc dzisiaj tak krótko. Tu już z tego perunu można siadać na cuk. No, są informacje. Aha, wyjście do niepełnosprawnych jest przystosowane. Informacje takie. Ostrzeżenia. Posłuchaj głosu rozsądku. Zatrzymaj się przed przejazdem, tatusiu, nie baw się na torach, córeczko. Uważaj na przejeździe, kochanie. No. Jak to tu teraz kursuje wszystko? Jest rozkład jazdy od 1 maja do 12 czerwca. Aha, czyli niezbyt długi. Czyli nowy rozkład jest. No, no czysto, elegancko, fajnie wygląda. Byleby tego żaden nie zniszczył, nie? Zegary są tutaj. Zakaz palenia. W tym papierosów elektronicznych pod rygorem grzywny do 500 zł. No, fajnie te peruny zrobione, takie antypoślizgowe. No proszę. Jednak ludzie tych zakazów już nie przestrzegają. Fajnie, fajnie to tu jest. Mam nadzieję, że tu pewnie też jakieś przejście podziemne będzie na ten drugi peron. W zasadzie to bym go już mogli otworzyć, bo tam już nic się nie dzieje. Także fajnie. No z tymi znakami WTR tu jest problem, ale jak widać tam jest przejście. Więc będziemy tam pokazywać spotkanie, bo ledwie wspomniał i pan Jurek jedzie. No proszę, ale mamy spotkanie. Bo te kiedyś kurczę dopadł, a i widzę, że jesteś na chodzie. Kurczę.
Dobry, witam. No, dopadło mnie to dziadostwo. Na się tam możemy dziubnąć. Dopadło mnie to dziadostwo, ale już od tygodnia mam spokój. Tak? Tak. Jeżdżę. A jak ale było, co to przeżywałeś? Było ciężko, ja tak. To czytałem cały czas, miałeś jakiś komentarz, otuwie dodać, ale myślę, kurczę, a... Jeżdżę, myślę, że jeszcze młody jesteś. No, dzisiaj pierwszy raz. Tak? Tak. Kurde, to lekarz powiedział, że jak pan jeździ na rowerach, to nie, jak najszybciej niech pan wraca. Jak tylko pan odzyska siły. I na rower, żeby tak, wracać? Tak, żeby wracać, tak? Jak najszybciej. Tak. Że to rower jest dobry? Tak, tak. Na trasy się to... Znaczy się może nie szaleć jakieś tam trasy po 100 km. Ale tak sobie no... Ale tak 20-30 tak stopniowo. Można spokojnie sobie już tak stopniowo. Ja znów po pierwszej dawce jestem, no i też... A, no tak, kurczę, no to fajnie. Ale no... Przeżyłeś. Pierwszy tydzień to... Nie. Nie, w ogóle nie miałem żadnej gorączki. Nie, to co, jakie objawy? Osłabłem strasznie. Strasznie osłabłeś. No, osłabłem. Smak i miałeś, bo to nie... Miałem wszystko. Smak, węch, wszystko. Smak, wszystko było. Tylko osłabłeś, tak, co? Tak, byłem bardzo słaby, gorączki, że... Gorączki też nie popatrzę. Nie, nie miałem gorączki. Objawy, nie. No. Ale do kibla miałem biedę zajść. Coś takiego, nawet do kibla... No. Nogi chwyciło, tu, w tym miejscu nogi wychwyciło i też byłem zdziwiony, że nogi złapało, nie? No i ręce, i w ogóle jak się położyłem na łóżko, to ciężko było wstać, nie? Ja cię pierdzie, aż do tego stopnia młodych od... I tu kurczę... To już takie kurde miałem, tu... to już takie myśli nawet różne przychodzą. Nie, to... ja się tym za bardzo nie przejmowałem, nie? Ja po prostu... To się człowiek tak może podłamać nawet, jak już tak kurde źle. No, był trochę taki kryzys, ale ja po prostu wziąłem, że muszę wstać, no. Tak, dobrze, tak było. Dobrze, i tu... I tu po prostu tak ścisnęło, jakby mnie ktoś tu liną związał. I w ogóle trudności z oddychaniem były. Miałem takie duszności. Ale to tak 2-3 dni i samo przyszło, samo poszło. Ale 8 tabletek dziennie. 8 tabletek dziennie. Żona się zna na lekarza, ja się nie znam, ona się za głowę pytała. Plus jeszcze inhalator dla astmatyków. Lekarze tym Robertowi. I jeszcze. Co to jeszcze było? Aha, zaszczyki do brzucha. Seria 10 zaszczyków. A tu gdzie to? Do domu czyś przyjeżdżał? Nie, sam sobie musiałem bić. Sam sobie musiałeś bić? Sam, tak. No i tydzień temu jeszcze na SOR wylądowałem w szpitalu. Czemu? Bo już jako ozdrowieniec mówili, że takie coś się dzieje. Taki ból strasznie mnie chwycił, jakby miał zawał, nie? I tak, tak się kurczę zwijałem. No, i pogotowie przyjechało. Nie, nie. Pogotowie przyjechało. Tak, tak. I mi powiedzieli, no, że to się tak zdarza po COVID-zie. Oni podejrzewali zawał. Ale nie było zawału. Nie było zawału. Leżałem tam 5 godzin na tym SOR. Potem, już doszedłem do siebie. Ale EKG wszystko zrobili? Tak, tak, wszystko to, robili, wszystkie badania. To jakieś kropówki? Tak, może tak. Nie, kropówki nie miałem. Nie, nie. Tylko krew tutaj pobrali, tu byłem pokuty, tu i pod aparaturę podłączyli, ale tak to się nic nie działo. No i byłem teraz u lekarza jeszcze. Ale z krwią stało wszystko. No. Od jakichś pierwszych. Do pracy teraz, nie poszedłem. Teraz we wtorek wróciłem do pracy. A od kiedy nie byłeś w pracy? To ile nie byłeś w pracy inaczej? Miesiąc temu. 3 kwietnia. 3 kwietnia pojechałem na testy. No. Aha, no to dokładnie miesiąc. Miesiąc. Już, no. No. Równo miesiąc. Ale masakra była. Pierwszy tydzień to była masakra. A ktoś zachorował? To nie, nie, nie. Popatrzcie, nie. To nie zaraziło się sobie. Mamy też nie to? Nie, bo to jednym w domu jak się jednak... No tylko, że musieli siedzieć w domu wszyscy, nie? Kwarantanna. Ale że od ciebie nie łapa mama na przykład, czy nie, ostatnio robotowy. A to tak mówią, bo kuzyn miał, od kuzyna żona też to miała. Normalnie razem w łóżku spali i kuzyn nie załapał. A mnie w pracy zarazili. Krzysztof Ryszka to był poprzedni, były prowosz z Zabrzega. Aha, to jest tak od cudra, to było, to jest tak od cudra. No szaleć jeszcze na rowerze nie mogę za bardzo.
mówili mi tak 25-30 i tak za każdym razem niech pan trochę zwiększa ten dystans. Jak się pan no będzie czuł? No taką malutki rzecz robię. No bo miesiąc przerwy. No tak. A najgorsze były noce, nie? Bo nie mogłem w ogóle leżeć na łóżku. No bo ucisk w płucach był. I na siedząco spać. Na siedząco? Tak. A jak długo taki gdybyś miał, no jakiś tam rygor trochę, że tam kilometrów dużo? No myślę, że tak gdzieś do czerwca co najmniej. Do czerwca co najmniej. No. No ale słuchaj, a zapytam się sobie, że tak ogromnie, bo tak rozmawiałem wstępnie z tym, no bo tam w tamtym roku my coś mówili, nie? Że w maju coś tam powtórzy delikatnie coś tam. I się pytam tego ostatnio, a zadzwoniłem do niego, do tego Centrum Edukacji Ekologicznej. Tak, no to kończymy te dzisiejsze skromne realizowanie miłym akcentem, spotkaniem z panem Jurkiem na dworcu w Zabrzegu. No i opowiedziałem historię, co i jak było. Ale myślę, że wszystko pójdzie już ku dobremu i Roba wróci, myślę, tak w połowie czerwca na właściwe tory. Na razie spokojnie, stonowanie, bez jakichś szaleństw, bo pamiętajcie, że zdrowie jest najważniejsze. Ale co też bardzo ważne jest, nie dejmy się zwariować. Godą to od samego początku pandemii. Optymizm jest i myślę, że będzie dobrze. No to czymcie się. Na razie, cześć. Cześć.